Polska Światłoczuła to jest taki projekt, który z Arturem Reinhardtem wymyśliliśmy z 2,5 roku temu chyba. Zapraszamy naszych kolegów, twórców dobrego polskiego kina. Zapraszamy do podróży po Polsce 10-dniowej, 10 miejscowości, w których nie ma kina. Pomysł powstał właśnie z powodu takiego wielkiego niedosytu, też buntu jakiegoś przeciw temu, co ciągle krytycy piszą o polskim kinie. Ponieważ jeśli na 30-40 produkcji rocznych 5 tytułów właściwie bez przerwy krąży po festiwalach i to są filmy jakoś tam doceniane, to no, uważamy, że nie jest źle po pierwsze z polskim kinem, a po drugie, że jest nieprawdą, że widz z Polski jest matołem. Mamy projektor DCP, także rzeczywiście projekcja jest lepsza niż w niektórych kinach warszawskich, muszę przyznać. To, co się dzieje, jest nieuchronne, czyli przechodzenie z taśmy światłoczułej, przy tym nasza nazwa całej akcji no nie dotyczy tylko taśmy, ale światła i czułości, którą chcemy wozić po Polsce. Walczymy z DVD, również z Blu-rayami, znaczy nie puszczamy filmów z Blu-rayów, dlatego że to jest, no, w kinie powinno się pokazywać naprawdę z świetnej jakości filmy, no, ponieważ tyle czasu twórcy spędzają nad tym, żeby to dopieścić i żeby to wyglądało pięknie, że szkoda potem pokazywać byle jak.